zawsze zastanawiała mnie różnica pomiędzy tymi lampkami, pomiędzy czerwoną, zieloną i żółtą. Kiedy one były używane? To znaczy, i w jakich okolicznościach? Wiadomo, że tutaj od ułamków sekundy zależy życie czy zdrowie ludzi w czasie skakania, prawda? W odpowiednim momencie, dlatego samolot w czasie lotu bardzo głośno pracują te silniki, huk jest, więc oczywiście głosem też się wydaje tutaj na pokładzie samolotu polecenia, ale żeby to dobitnie tak trafiało do każdego żołnierza, to jest taka sygnalizacja świetlna, która ułatwia właśnie to desantowanie. Na zielone trzeba skakać. Trochę inaczej niż na przejściu dla pieszych, prawda? Na zielone dla pieszych tam jest na tym przejściu, że wolno przejść. Aha, no jeżeli ktoś chce, to może sobie ominąć to światło i poczekać, tak? Jego wola. Jemu wolno, ale nie musi. Natomiast tu na zielone trzeba skakać. To jest sygnał, że żołnierz ma skakać. No oczywiście czerwone zakaz skakania, stop, żółte przygotować się, prosta rzecz. Oprócz tego sygnał dźwiękowy był włączany, tak żeby każdy wiedział, co ma robić. No i instruktorzy, oczywiście wszyscy są gotowi, otwierali tą futeczkę, no i wypuszczali żołnierzy. Najpierw jeden tutaj rządek, jeden za drugim, później następny wstawał i znowu jeden za drugim, także szybko i sprawnie. Ósma baza lotnictwa transportowego w Krakowie przeznaczona jest do zabezpieczenia i realizacji zadań transportu lotniczego na potrzeby jednostek wojskowych, a także dla polskiego kontyngentu wojskowego, zabezpieczenia logistycznego 32 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania 3 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Do głównych zadań 8 bazy lotnictwa transportowego należy szkolenie lotnicze, zabezpieczenie logistyczne lotów i bieżącej działalności pododdziałów bazy i jednostek wojskowych przydzielonych na zaopatrzenie gospodarcze. Zabezpieczenie bieżących potrzeb remontowych i obsług technicznego sprzętu bojowego. Współudział w realizacji zadań z zakresu ratownictwa lotniczego. Realizacja zadań ochrony i obrony kompleksu lotniskowo-koszarowego Kraków-Balice. Przyjęcie i zabezpieczenie logistyczne państw sojuszniczych. Zabezpieczenie wizyt delegacji zagranicznych. Miałem wielką przyjemność odwiedzić salę tradycji wspomnianej jednostki, gdzie poznałem historię patrona pułkownika pilota Stanisława Jakuba Skarżyńskiego. Z ciekawostek podczas krótkiej prelekcji poznaliśmy lotnicze wyczyny Skarżyńskiego, polegające na wykonywaniu bardzo długich przelotów i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że rekordy padły w 1931 roku na samolocie PZL EU-2 i przelocie 25 770 km. Skarżyński ponowił niesamowity wyczyn w roku 1933 podczas przelotu przez Ocean Atlantycki do Brazylii, gdzie lot trwał 20 godzin i 30 minut, a długość trasy wynosiła 3582 km. Ósma baza lotnictwa transportowego w Krakowie w ciągłym użytku i służbie posiada 16 sztuk samolotu transportowego CASA 295M, który jest w stanie przewieźć do 5 ton ładunku lub około 70 żołnierzy z maksymalną prędkością przelotową 260 węzłów lub 480 km. Dwusilnikowy górnopłat schowanym podwoziem operuje na wysokościach do 25 tysięcy stóp. Posiada możliwości krótkiego startu i lądowania stol, może operować na podłożu gruntowym, pasów startowych krótkich i trawiastych. Napędzany przez dwa turbośmigłowe silniki Pratt & Whitney PW127G. CASA 295M zapewnia doskonałą zwrotność, wyjątkowo wysoką wydajność i niskie zużycie paliwa. W powietrzu może utrzymywać się do 11 godzin z zapasem paliwa na lądowanie na lotnisku zapasowym. Drugim równie istotnym samolotem krakowskiego garnizonu jest samolot M28B PT Skytrak. Mniejszy od kasy, jednakże posiadający wysoką mobilność, między innymi może być wykorzystywany w następujących wersjach. Wersja pasażerska, posiadająca 18 foteli pasażerskich stałych lub składanych, wersja transportowa, wersja pasażersko-transportowa, wersja sanitarna oraz wersja desantowa. Zapraszam na mój film. Thank you.
tak, moi drodzy, rewelacyjna kasa, w której siedziałem w środku. Ale przeżycie. Powiem szczerze, że pierwszy raz miałem okazję siedzieć, już nie powiem, że w kasie, ale w kabinie takiego dużego samolotu. Tutaj akurat rozłożyste podwozie. Bierzemy to bardzo drogie urządzenie, wartości niestety nie jednego domu jednorodzinnego, i dostajemy się do silnika poprzez różne otwory, w tym wypadku przez dyfuzor gazów wylotowych. Przepraszam, wejdę. I oglądamy stan techniczny łopatek, turbiny. O, już podchodzimy. Jeżeli mamy problem, jak zobaczyć, w którą stronę, to możemy sobie pomóc tutaj skręcić góra, dół, prawo, lewo, i oglądamy krawędzi naparcia. Tutaj akurat widzimy, że wszystko jest w porządku. Czy któraś łopatka nie jest złamana, uszczerbiona, to urządzenie może nam nagrywać, robić zdjęcia, robić pomiary od punktu A do B, również w ugięciu. To nie jest tak, że zdjęcie jest płaskie i nam da błędny pomiar. Również w ugięciu, ponieważ taki bogaty jest tutaj soft komputerowy. I w tym momencie nie muszę demontować, a znajdujemy się w tym miejscu, tutaj, tuż przed przyspieszaczem, w tym miejscu, w środku silniku. Nie musimy demontować tej części silnika, aby się tam dostać, tylko robimy zdjęcie i inżynierowie oceniają, czy stan techniczny dopuszcza do dalszego lotu. Jeżeli są jakieś... O, teraz widać całe łopatki, turbiny gazów wylotowych. No to sobie właśnie spaceruję po wojskowym hangarze. Powiem wam szczerze, no teraz jest fajnie, bo światło świeci mi się centralnie w twarz. Powiem wam szczerze, że ja jestem w szoku. Nie da się tego opisać, co ja tutaj zobaczyłem. Znaczy zobaczyłem, no zobaczyłem bardzo dużo fajnych mechanicznych spraw. Poza tym teoria i praktyka wojskowa, którą tutaj miałem okazję poznać, też mi dużo jakby wyjaśniła. Muszę się cofnąć chyba. Samoloty sobie tak fajnie oto stoją. Zobaczcie, mogę sobie... Tu akurat za mną jest kasa. I o tyle mam tą możliwość, że na przykład, zobaczcie, dotknę sobie teraz na przykład śmigła od kasy. No i moi drodzy, dzięki uprzejmości wielu osób miałem okazję tutaj dzisiaj być. Jest naprawdę rewelacyjnie. No i cóż jeszcze mogę wam powiedzieć, tutaj gdzieś mechanicy pracują. Mogę wam powiedzieć tylko tyle, że dużo rzeczy widziałem, część rzeczy będzie na zdjęciach, a część będzie oczywiście na filmie, który teraz oglądacie, bo nie wiem, w którym momencie jakby tego całego filmu będzie akurat to, co mówię. No i cóż, zaraz stąd wychodzimy, idziemy dalej. Cała moc atrakcji, a w ogóle to zobaczę, która jest godzina. Jest godzina 13:30, a jesteśmy tutaj od 11:00, więc naprawdę się dużo fajnych rzeczy dzieje. Tak więc tymczasem. Dasz Q400 z Eurolotu. Stoi, chyba to jest holding point. Teraz zobaczymy, co on będzie robił. A tak wygląda mniej więcej panorama spod tego hangaru technicznego, w którym żeśmy byli przed chwilą. Tu jest ten hangar. No tam w ogóle Michał. Zobaczymy, czy ten samolot będzie startował.
ten samolot, czyli bombardier. O, i Dash akurat ląduje. Nasz Dash zajmuje pas. Aha, tak a propos, to mówiłem jakby przed momentem, czy tam gdzieś w którymś momencie tego filmu, że będziemy na wieży, ale jednak z racji tego, że ta pora była już na tyle późna, no niestety, ale nie udało się dzisiaj. No ale cóż, zostaliśmy zaproszeni na po raz wtóry, więc myślę, że następnym razem spokojnie nam się uda. No widzę, że tutaj Dash po prostu będzie wykonywał backtracka, czyli zajmie pas, dojedzie jakby do jego końcówki, obróci się i będzie startował. To wszystko przez to, że lotnisko Kraków-Balice jest lotniskiem, które cały czas się modernizuje. Jak się dowiedzieliśmy podczas dzisiejszego spotkania, dowiedzieliśmy się, że no, są budowane i modernizowane drogi kołowania na lotnisku. Zresztą powiem wam szczerze, jak przyjechałem tutaj, dawno mnie nie było na lotnisku, bo z jakieś 2 lata, to widzę, że cały terminal jest przebudowany. Zresztą mam taką nadzieję, żeby z Michałem przejść się tam w kierunku terminala. Zresztą mamy tu samochód postawiony, to przypuszczam, że jak jeszcze gdzieś tam wybędziemy, pojedziemy do Krakowa może, to przyjedziemy tutaj, żeby zobaczyć sobie, jak wygląda ten terminal lotniskowy od środka, jak to wygląda tutaj pod względem.